Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj będzie bardzo ciekawa rzecz, ponieważ być może dzięki temu wielu z Was zacznie płacić za energię elektryczną dużo, dużo mniej. Jeden z moich widzów napisał do mnie maila, gdzie podzielił się eksperymentem, który spowodował, że nagle zaczął zużywać połowę mniej energii elektrycznej. Na końcu tego odcinka powiem Państwu, co ja uważam, jak ja to widzę, ale teraz proszę posłuchajmy, co widz mi napisał. Dzień dobry. Chciałem opisać mój przypadek, jak również uzyskać poradę, mając na uwadze Pana doświadczenie. Sprawa dotyczy licznika prądu, który mam zamontowany na moim budynku jednorodzinnym. Otóż w maju ubiegłego roku tak dokładnie przyjrzałem się moim fakturom za prąd, a dokładnie wskazaniom zużycia prądu. Po przeliczeniu średniego życia prądu wyszło, że licznik naliczał 26 kWh na dobę. Ja nie posiadam ciepłej wody na prąd oraz kuchni. Urządzenia w domu to lodówka, zmywarka, zamrażarka, oświetlenie, jeden telewizor i pralka, czajnik, a więc to, co jest standardem. Po podliczeniu zobaczyłem moc na dobę, wyszło, że potrzebuje około 9 kWh. Zakładając, że lodówka, zamrażarka pracuje 12 godzin na dobę, a zmywalka, żelazka, pralka i czajnik jedną godzinę. Kwoty za prąd sięgały średnio 1100 zł za dwa miesiące. Zacząłem kontrolować wskazania licznika. Zapisywałem wskazania licznika o 19 godzinie i o 7 rano. A więc cyklicznie co 12 godzin. I co okazało się, że wskazanie było bardzo różne. Nocą, a więc od godziny 19 do 7 rano, licznik naliczał od 7 do 16 kWh, a więc więcej jak 1 kWh nocą. Tym może tylko załączać się lodówka zamrażarka. Dokładnie 20 maja zamontowałem nowy licznik jako podlicznik, aby sprawdzić, czy główny licznik dobrze nalicza. I tu zaskoczenie. Liczniki obydwa wskazują takie same wartości, lecz uwaga! O połowę mniejsze zużycie niż przed montażem podlicznika. To znaczy, średnia, która wynosiła 26 kWh na dobę, spadła do 13 kWh na dobę. Od tamtej pory rachunki za prąd spadły o połowę, oscylują około 600 zł. I tu mam problem, jaką drogą iść, aby wyjaśnić tę sytuację. Dla mnie jest nie do zrozumienia, jak może spać wskazania zużycia prądu na skutek montażu podlicznika. Czy spotkał się pan już z takim przypadkiem? Ja podejrzewam, że w sieci jest ogrom zakłóceń, na które licznik nie jest odporny. Takie filtry może mieć pod licznik, co skutkiem jest anulowanie zakłóceń, które powodowały, że główny licznik głupieje. Jak słyszeliście, po zamontowaniu nowego licznika prądu, zużycie energii bardzo drastycznie wzrosło mojemu widzowi. Ale po zamontowaniu podlicznika zużycie energii spadło o połowę. Pierwsza istotna sprawa, warto mieć licznik podlicznik energii elektrycznej, na przykład taki jak Zemel. Tutaj prezentuję go, który będzie nam kontrolował zużycie energii i sprawdzał, czy nie mamy dziwnego zużycia, na przykład 16 kWh w nocy, kiedy tak naprawdę tylko lodówka ma prawo pobierać energię elektryczną. W przypadku widza, on wykorzystał podlicznik, przez który prąd elektryczny przechodzi. W przypadku tego licznika zamela mamy przekładniki prądowe, które są tylko założone na przewody poszczególnych faz. Przez licznik nie przepływa w ogóle prąd elektryczny. W przypadku tego licznika. Prąd przepływa przez licznik, i tutaj faktycznie możemy mieć do czynienia z jakimiś filtrami. A licznik zakładu energetycznego jakieś inne zakłócenia, naliczał nam w sposób ciągły. Najlepszym sposobem dla Was, jeżeli uważacie, że Wasze zużycie energii jest zbyt duże, jest zakup licznika energetycznej. Albo takiego bardzo prostego w montażu, który każdą fazę mierzy oddzielnie, a wyniki są pokazywane na aplikacji w komórce, i wtedy możecie zobaczyć, czy jest różnica między jego wskazaniami a wskazaniami liczenia głównego, albo takiego licznika, przez który prąd przechodzi bezpośrednio. Mój widz w tym momencie zamontuje sobie amperomierze. I zdemontuje podlicznik. Zobaczy, czy prąd płynący w instalacji ulegnie przez to zwiększeniu, oraz oczywiście zobaczy na liczniku zakładu energetycznego, czy pobór energii wzrośnie. Jeżeli tak, to będziemy wiedzieli, że ten podlicznik ma takie wyjątkowo dobre działanie. Tutaj mówimy o oszczędności z 1100 zł za 2 miesiące do 600 zł. Czyli mamy oszczędność 500 zł co dwa miesiące, czyli 3000 zł rocznie. Myślę, że kupienie podlicznika za 400 zł bardzo szybko może się w takiej sytuacji zwrócić. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji pod tym filmem. Do usłyszenia.